Hej, z tej strony Bachus, witam was w kolejnym odcinku z serii Co Nowego, czyli jak co czwartek widzimy się właśnie w tej serii, która informuje was o zniżkach, premiach i ogólnie o tym, co aktualnie dzieje się w GTA Online, więc zaczynajmy materiał. Za samo zalogowanie się do gry dostajecie koszulkę Übermacht, z okazji takiej, że do gry wszedł nowy samochód, właśnie Übermacht Zion Classic. Tak on się prezentuje, jest piękny, ale... Jest też nowy samochód na podium i jest to Enu Stafford, czyli samochód, który normalnie możecie kupić w Legendary Motorsport za cenę, uwaga, uwaga, 1 miliona i 272 tysięcy, więc teraz na podium jest, powiedzmy, za friko, wystarczy go wykręcić. A teraz przerwa na małe ogłoszenie parafialne. Jest nowy kanał założony przeze mnie na temat Red Dead Online, więc w przypiętym komentarzu masz link, jeżeli interesujesz się Red Deadem albo Red Dead Redemption 2 po prostu, to tam zapraszam, tam sporo filmów na temat tej właśnie gry dostaniesz. Postaram się, żeby były tak samo jak na tym kanale filmy z GTA, tak samo tam filmy z Red Deada codziennie. No, a teraz przechodzimy do premii. Premie są na misję SecuroServe, czyli misję VIP-a. Możecie je odpalić tutaj, zadania VIP-a. I odpalacie sobie na przykład łowcę głów i teraz dostaniecie od niego od 40 do 50 tysięcy na przykład. Zależnie od tego, jak długo to robicie, przy 5 minutach jest maksymalna stawka, jakby co. A na przykład za taką misję magazynowanie, jeżeli macie Blazera Aqua, jesteście w stanie nawet wycisnąć 80 tysięcy, więc sporo. Dalej. Mamy oczywiście misję od pani Baker, raz dwa. I tę misję odbieramy w ten sposób, że dzwonimy na telefon do niej. Ona odbiera, prosimy ją o pracę i te misje też są raz 2 RP i raz 2 hajs. I to tyle, jeżeli chodzi o premię. Zaczniemy od zniżek na nieruchomości, a później przejdziemy do pojazdów, więc tak, jeżeli chodzi o nieruchomości, tutaj mamy tańsze garaże. Nie kupujcie ich, kupcie sobie od razu mieszkanie. Ale są też zniżki na właśnie te garaże, tylko że w biurze. I dużo osób pyta, w jaki sposób kupić sobie garaż w biurze. Klikacie na swoje biuro i tu macie znaczek garażu. I to właśnie teraz jest tańsze, więc polecam sobie kupić. 60 miejsc na pojazdy jest do waszej dyspozycji. Przechodzimy do zniżek na pojazdy i lecimy od Legendary Motorsport. Zaczynamy i na Legendary Motorsport skończymy, ponieważ więcej już zniżek nie ma na innych sklepach. Więc mamy Tyranta tańszego, nie polecam za bardzo. Tezerak dużo osób lubi, ja nie bardzo. Hustler, no jest całkiem chyba szybki z tego co pamiętam, no ale... Nie skręca za bardzo, z tego co pamiętam, ale nie jestem pewny. Trudno mi się wypowiadać na temat tych aut. Hijack Ruston nie polecam, chociaż jest bardzo specyficzny, jeżeli chodzi o wygląd. Przypomina Locusta, raczej Locust przypomina Rustona. Lecimy sobie dalej. Enus Windstor Drop jest tańszy. Jest także tańszy Enus Windstor. Ten taki zwykły, powiedzmy. Chociaż jest obklejony w jakieś gówna, nie? Ale spoko. Dobra. I ostatnim pojazdem, który jest tańszy, jest Trufady Adder, czyli najszybsze auto w grze jakieś 4 lata temu. Ale teraz już nie. Więc to tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Wpadajcie na drugi kanał. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. Coś tam. Siema, na rapa, cześć. Elo.